Nazywam się Wojciech Walas, jestem ordynatorem oddziału anestezjologii i intensywnej terapii dzieci. W tym oddziale w tej chwili znajdujemy się. Na zajęciach praktycznych w naszym oddziale będziecie mogli zapoznać się z medycyną w wykonaniu ekstremalnym, w wydaniu ekstremalnym, dlatego że my tutaj zajmujemy się leczeniem dzieci w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, czyli można powiedzieć, że gdyby nie pobyt w tym oddziale, to ci pacjenci nie mieliby szansy na przeżycie. Leczymy dzieci począwszy od najmniejszych ważących 500 gramów, a czasami nawet mniej, wcześniaczków, skończywszy na 17-18-letnich młodych ludziach. Przyjmujemy dzieci z różnymi problemami zdrowotnymi, ale zawsze bardzo ciężkimi, takimi, które powodują bezpośrednie zagrożenie życia. W związku z tym nasze działanie polega na podtrzymywaniu tak zwanych podstawowych funkcji życiowych, takich jak oddychanie czy krążenie. Na zajęciach w tym oddziale będziecie mogli zapoznać się z naszą pracą, która polega również na wykonywaniu różnych zabiegów, większych czy mniejszych operacji, które wykonuje się nie zawsze w warunkach bloku operacyjnego, ale czasami niektóre trzeba wykonać błyskawicznie, natychmiast, bezpośrednio na stanowisku intensywnej terapii, czyli przy łóżku pacjenta. Decyzja o studiowaniu medycyny w Opolu umożliwi Wam kontynuację studiów w warunkach najwyższych europejskich standardów, czego przykładem jest ten oddział, w którym wszelkie nowatorskie technologie dotyczące leczenia pacjentów wymagających intensywnej terapii, dzieci wymagających intensywnej terapii, są wdrażane w zasadzie natychmiast. Można śmiało powiedzieć, że w niektórych aspektach leczenia intensywnego dzieci jesteśmy liderami w kraju. To w naszym oddziale jako jeden z pierwszych została szeroko wdrożona technika specjalnej wentylacji, tak zwanej wentylacji oscylacyjnej. To nasz oddział jako pierwszy posiadał w Polsce ambulans przystosowany do transportu pacjentów z użyciem tlenku azotu. To my jako jeden z dwóch pierwszych oddziałów w Polsce wprowadziliśmy leczenie noworodków za pomocą selektywnej hipotermii głowy w przypadku niedotlenienia okołoporodowego. Wobec tego, decydując się na studia w Opolu i goszcząc w naszym oddziale, będziecie mogli dotknąć tego wszystkiego z bliska, przyjrzeć się, uczestniczyć w tym wszystkim na co dzień. W przypadku każdego zawodu decyzja o jego wyborze jest bardzo ważna. Jest to zwykle decyzja na całe życie. I nie inaczej jest w przypadku decyzji dotyczącej wyboru zawodu lekarza. Ale gwarantuję Wam na własnym przykładzie, że jest to decyzja, której nie żałuję się w przyszłości. Jest to trochę zawód, a trochę powołanie. Nie wyobrażam sobie pracy w innym charakterze. Nie wyobrażam sobie robienia w życiu czegokolwiek innego.